Szczyt NATO w Wilnie nie wstrzymał walk na froncie ani z jednej, ani z drugiej strony. Jak postępuje kontrofensywa? Czy dalej mamy do czynienia z przyspieszeniem, o którym mówił pan generał Waldemar Skrzypczak w zeszłym tygodniu? O to za chwilę go zapytam. Jak zawsze serdecznie dziękuję wszystkim patronom. To dzięki wam ten program jest niezależny, to dzięki wam może ukazywać się 5, 6, a czasem nawet 7 razy w tygodniu. I dzięki temu jest dla wszystkich za darmo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby dołączyć do grona patronów czy mecenasów, zapraszam albo na mój profil w serwisie patronite.pl, albo do bezpośredniego kontaktu ze mną. A teraz łączę się już z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E-Kwadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tydzień temu mówił pan o przyspieszeniu, z którym mieliśmy do czynienia na frontach Ukrainy, przyspieszeniu w kontrofensywy. Czy dalej pan podtrzymuje tę tezę, że mamy do czynienia z przyspieszeniem, czy te walki jakby zblokowały się? Proszę opowiedzieć, jak to wygląda. Generalnie ofensywa postępuje. Ona ma swoje tempo. Jest to tempo dużo większe, może dużo. Jest inne, na pewno większe niż te tempo, które miały działania ukraińskie przed 4 czerwca, przed kontrofensywą. Kontrofensywa prowadzona jest w tempie moim zdaniem dobrym, przyjmując, że Ukraińcy muszą pokonywać, szczególnie kierunku południowym, dobrze przygotowaną obronę rosyjską, dobrze przygotowaną w kategoriach ufortyfikowania pozycji obronnych oraz ich zaminowania. Na kierunku bachmuckim operacja postępuje. Ukraińcy potwierdzili, że Bachmut jest okrążony, zatem te wojska rosyjskie, które są w Bachmucie, są wojskami okrążonymi, zatem Ukraińcy mają możliwość pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w Bachmucie, w rejonie Bachmutu, jednocześnie prowadzą na północ od Bachmutu i na południe od Bachmutu działania bojowe, które zmierzają w kierunku wschodnim, czyli pogłębiają te uderzenia, które rozbijają wojska rosyjskie. Zeszły wojska ukraińskie ze wzgórz, które okalały Bachmut, rozwijają operacje w kierunku wschodnim już na terenie nizinnym, dogodniejszym do prowadzenia operacji. W związku z tym uważam, że tempo, w jakim prowadzą te działania wojska ukraińskie, szczególnie na kierunku bachmuckim, jest tempem dobrym, pozwalającym mieć nadzieję, że Ukraińcy będą dalej mogli rozbijać obronę armii rosyjskiej. Na kierunku południowym tempo nie jest może tak duże jak w rejonie Bachmutu, niemniej jednak tam muszą pokonywać dobrze przygotowaną obronę. Zatem wydaje się, że to tempo pokonania tej obrony jest dobre i jeżeli dalej będzie utrzymane to tempo, to też również uważam, że na kierunku południowym Ukraińcy mają szansę osiągnąć cele operacyjne, a tym celem na południe jest na pewno brzeg Morza Azowskiego i rozbicie zgrupowania zaporowskiego Armii Rosyjskiej. Na kierunku północnym jest sytuacja trudna. Tam w rejonie Kremiennej, jeszcze myśmy mówili o tym 2 tygodnie temu, wskazując na zagrożenie na tym kierunku, prognozując u pana, że na tym kierunku Rosjanie mogą użyć odwodu swojego, jednej może części odwodu strategicznego, który mieli w rejonie Rostowa i Woronerza i prawdopodobnie go użyli, tak jak prognozowałem, że tak się może stać. Oczywiście
tak się dzieje, w tej chwili uderzają na północ od Kremlin, zadaniem, prawdopodobnie zamiarem rozbicia części armii ukraińskiej na tych pozycjach obronnych na wschód od rzeki Oską. Rosjanie chcą te wojska wyrzucić za rzekę Oską, czyli zniweczyć zdobycze terenowe, które były udziałem armii ukraińskiej w operacji wrześniowej roku ubiegłego. Sytuacja jest o tyle trudna, że w przypadku, gdyby ta operacja się Rosjanom powiodła, będą stanowić zagrożenie dla zgrupowania armii ukraińskiej, tego bachmutskiego zgrupowania od północy, czyli od kierunku Izjumu. I to tak jakby można wrócić do pierwotnego planu armii rosyjskiej z kwietnia ubiegłego roku, kiedy próbowali od Izjumu uderzyć w kierunku na Słowiański Kramatorsk, czyli najkrótszą drogą do tego, aby odciąć Donbas od Ukrainy. Ufam, że Ukraińcy skierują część odwodu strategicznego na ten kierunek i skutecznie zatrzymają napór armii rosyjskiej. Kluczowymi nadal są te dwa kierunki, bachmucki i berdiański, gdzie moim zdaniem Ukraińcy powinni za wszelką cenę koncentrować uderzenia, rozwijać operacje i dalej wojska rosyjskie wypierać. Tym bardziej, że Rosjanie jak Feniks z popiołu odtwarzają sobie odwody, które pojawiają się na polu walki, i niepokojące jest to, że ich opór będzie pewnie tężał, a zatem Ukraińcy też nie mają zbyt dużo czasu, żeby swoje cele operacyjne na kierunku bachmuckim, berdiańskim osiągnąć. Proszę powiedzieć, na ile pańskim zdaniem zmienia się sposób walki obu stron? Na ile zmienił się sposób walki Ukraińców i na ile zmienił się sposób obrony Rosjan w ostatnim czasie? Jeżeli chodzi o Rosjan, Rosjanie doskonalą swoją taktykę. U nich się niewiele zmienia, jeżeli chodzi o możliwości prowadzenia walki, ponieważ dysponują cały czas całym arsenałem broni, którym dysponowali wcześniej. Wykorzystują to, że nabierają wojska doświadczenia i to wojsko jest coraz lepiej, że tak powiem, doświadczone, choć oczywiście w walce. Ale Rosjanie, dla mnie jest to, co powiedziałem, niepokojące, to, że odtwarzają cały czas odwody, czyli mają potencjał zbrojeniowy, ludzki też, po który sięgają, szkolą wojska nieustannie. I jeżeli ktoś mówi o jakiejś nowej mobilizacji, to moim zdaniem jest to błąd, ponieważ Rosjanie cały czas prowadzą mobilizację, przymusową mobilizację, co pozwala im te odwody odtwarzać cały czas. Uważam, że z największym problemem Ukraińcy zetkną się na jesieni, ponieważ moim zdaniem Rosjanie przygotowują się do jesieni w nadziei, że uda im się przyjąć inicjatywę strategiczną, która będzie udziałem tych nowych odwodów, które oni formują w głębi Rosji, a które są w tej chwili nieużywane na froncie. I to jest niepokojące, bo tak faktycznie może być. I to by znaczyło, że Rosjanie mają jeszcze ogromny potencjał. Tym bardziej, że na front trafia cały czas nowe uzbrojenie. Pojawiają się informacje, że jednak Zachód, niektóre firmy zachodnie, jak ostatnio wskazano jedną z belgijskich firm, dostarczają komponenty do rosyjskiego uzbrojenia. A świadczy to o tym, że sankcje, które są nałożone, są bardzo nieszczelne. Przemyt komponentów do fabryk rosyjskich nie trwa i to jest niepokojące. Jeżeli chodzi o Ukrainę, Ukraińcy ufam, że dzięki temu, że między innymi Amerykanie podjęli decyzję o dostarczeniu Ukrainie amunicji kasetowej, będą mieli większe możliwości rażenia armii rosyjskiej na pozycjach obronnych. Wykorzystanie amunicji kasetowej, o których mówią Amerykanie, moim zdaniem pozwoli skutecznie niszczyć obronę rosyjską, głównie na kierunku południowym. To tego się Rosjanie na pewno boją. Mam nadzieję również, że w wyniku szczytu w Wilnie, to co G7 deklarowało, będą zapatrywali dalej armię ukraińską w sprzęt i uzbrojenie, ale głównie tu chodzi o możliwości armii ukraińskiej w zwalczaniu celów dalekich, głębokich. Czyli tej zdolności Ukraińcy nie będą mieli, będzie im ciężko prowadzić operacje, ponieważ oni po pierwsze nie mają zdolności zwalczania lotnictwa rosyjskiego na ich lotniskach, drugie nie mają zdolności zwalczania odwodów rosyjskich w rejonie ich formowania. Żeby mieli takie zdolności,
poważnie by to osłabiło możliwości armii rosyjskiej. Jak tych zdolności Ukraińcy nie będą mieli, będą mieli jesienią poważne kłopoty. A proszę powiedzieć, czy widać już skutki tego, że Ukraińcy walczą już prawie w całości nowym sprzętem? Czy to już jest rzeczywiście również widocznie w sposobie walki Ukraińców? Znaczy generalnie Ukraińcy to jest, można powiedzieć, że jest, w skrócie, to jest armia natowska. Oni od lat już przygotowali się, swoje dowództwa, swoje formacje do działania według doktryn natowskich, według procedur natowskich. Ten sprzęt, który oni w tej chwili mają, jest sprzętem natowskim. Także oni są, można by powiedzieć, przygotowani do tego, żeby funkcjonować według standardów NATO. I wydaje mi się, że właśnie oni tak prowadzą operacje i że ci doradcy, którzy tam są na froncie z państw NATO, również pomagają im w tej szybkiej adaptacji standardów NATO, tym bardziej, że to jest konieczność, ponieważ te jednak standardy są skuteczniejsze, chociażby na przykładzie tego zdecentralizowanego dowodzenia w stosunku do rosyjskiego centralizowanego, są skuteczniejsze, bo to pokazały pierwsze 500 dni wojny. Pytają wszyscy, czy to już jest armia NATO. Pewnie nie we wszystkich obszarach, ale w tych zasadniczych, które dają jej skuteczność bojową, na pewno armia ukraińska ma te zdolności, które mają wiodące armie NATO. Podczas szczytu NATO padło bardzo wiele deklaracji dotyczących sprzętu, który Ukraina ma dostać. I mówili o tym Niemcy i Francuzi. Francuzi mówili o tym rakietach dalekiego zasięgu, co jest dużą nowością. Ale też w czwartek, bo tę rozmowę nagrywamy w czwartek wieczorem, pojawiła się wypowiedź prezydenta Bidena, który miał powiedzieć o tym, że Amerykanie rozważają dostarczenie pocisków ATACMS. Czy pańskim zdaniem to będzie rzeczywiście taki, to może być punkt zwrotny tej wojny? Znaczy, a ta amunicja, ta broń, którą dostaną Ukraińcy, ona nie zmieni oblicza wojny. Ona poprawi możliwości i zdolności armii ukraińskiej. Zagrozi bardziej niż do tej pory armii rosyjskiej. Natomiast czy ona da zwycięstwo, trudno powiedzieć. Natomiast to są deklaracje odnośnie broni, którą dawno Ukraińcom powinno się dać. Nie wiem, dlaczego do tej pory nie dawano. Ja powiem panu, panie redaktorze, nie jestem jakimś entuzjastą Wilna, bo dla mnie Wilno i to, co się tam wydarzyło, miało raczej charakter towarzyski, towarzyskiego spotkania. Łudzono Ukrainę przez ostatnie pół roku nadziejami co do tego, co spotka ją w wyniku szczytu NATO w Wilnie. Kilka tygodni przed tym szczytem studzono nastroje Ukraińców i te obietnice jakby wymazywano z pamięci nas wszystkich, z mojej też. Chyba wszyscy ci, którzy deklarowali pomoc Ukrainie większą niż ją teraz Ukraina doświadczy po szczycie NATO, chcą wymazać z pamięci te deklaracje dotyczące wstąpienia Ukrainy do NATO, bo zupełnie co innego deklarowano, a zupełnie co innego w efekcie tego szczytu się wydarzyło. De facto nic się nie wydarzyło. Proszę wybaczyć, ale pan rozmawia z żołnierzem, nie z politykiem, bo politycy są pełni entuzjazmu, są napuszeni, jakieś nowe plany, nowe 100 tysięcy żołnierzy, 24 godziny, panie redaktorze. Ja po Madrycie słyszałem o 300 tysiącach żołnierzy. Teraz 100 tysięcy, 24 godziny. Nie ma tyle wojska w NATO, żeby w ciągu 24 godzin one znalazły się na Bugu. Bo jeżeli miały to być żołnierze, którzy mają być 24 godziny, to z wojskowego punktu widzenia jest to fizycznie niemożliwe. Nie wiem, kto ma w te deklaracje wierzyć, bo ja jako żołnierz na poziomie operacyjnym w to nie wierzę. Nie ma takiej formacji w Europie, w NATO, żeby w ciągu 24 godzin mogły one się znaleźć na granicy, tym bardziej, że taka formacja musi stać w blokach startowych. Musimy pokazać jedną taką, która jest. No ale jak rozumiem... Ale wracam do Ukrainy. Otóż to jest tak, panie redaktorze, że Stoltenberg i Biden kończą konferencję
czy szczyt NATO w Wilnie i mówią, dajmy wam pokój. Jak Chamberlain w 1938 roku po Monachium ogłaszał to światu, przywiozłem wam pokój. Okazało się, że ten pokój, to oni, nie oni nam dają. Ten pokój daje nam Zełenski. Zełenski, Ukraina, która walczy z armią rosyjską, która to armia rosyjska jest trzymana przez Ukraińców w szachu i nie ma możliwości do napadu na kogokolwiek. Nie będzie miała jeszcze przez kilka lat armia rosyjska do jakiejkolwiek awantury z kimkolwiek. To, co politycy mówili w Wilnie, to albo oni są oderwani od rzeczywistości, przepraszam, sobie pozwalam, albo taka jest potrzeba polityczna, żeby tak mówić. Nie zmienia to faktu, że Ukraina potrzebowała pomocy i to takiej, która by gwarantowała jej to, że Rosjanie nie będą mordowali ukraińskich cywili, że nie będą mieli zdolności albo możliwości do atakowania obiektów w głębi terytorium Ukrainy, że nie będą pozbawiali ludności ukraińskiej warunków do normalnego funkcjonowania. Nic takiego nie zaistniało. Oczywiście, jeżeli dostanie Ukraina broń dalekiego zasięgu, będzie miała większe możliwości odwetu, bo jeżeli chodzi o te możliwości, były one ograniczone, ale Ukraina ma teraz prawo do odwetu. I teraz, panie redaktorze, przypomnę, że Amerykanie zabronili Żeleńskiemu wykonywania uderzeń na terytorium Rosji. Więc teraz zmieniła się narracja, będzie mógł Żeleński wykonywać uderzenia na terytorium Rosji. Uważam, że ma prawo do odwetu, że ma prawo wykonywać uderzenia na terytorium Rosji. Jeżeli ktokolwiek zabroni Żeleńskiemu wykonywania uderzeń odwetowych na terytorium Rosji, to będę go traktował jako wspólnika Putina. W tej chwili uważam, że Ukraina zasłużyła sobie na to, żeby ją zwolnić z jakichkolwiek ograniczeń co do prowadzenia działań odwetowych, ponieważ wystarczy już chyba patrzenia przez świat na te mordy, które wyprawia Putin do woli na ludności ukraińskiej. My to akceptujemy. Wilno to zaakceptowało. Pytam się, to po co to Wilno? Komu to ma służyć? Żeleński poprawnie politycznie się zachował, choć w sercu ma pewnie i głowy co innego. Poprawnie politycznie, bo wie, że od tej pomocy zależy przyszłość Ukrainy. A co powiedzą Ukraińcy? Niech teraz zapytają wszyscy Ukraińców, tych, co walczą w okopach i giną. Mówią, zachodni mówią, dajemy wam czołgi, milion czołgów, dajemy milion amunicji. A kto Ukrainie da milion żołnierzy, żeby dalej walczyli? Bo przecież ta Ukraina się wykrwawia, ponosi duże straty, ci ludzie giną, między innymi za nas. Jeżeli ktokolwiek mówi, że daje nam pokój, nie, to kłamie. To Ukraina i Zełenski dają nam pokój. Przepraszam za tą tyradę, panie redaktorze, ale jestem żołnierzem i tak czuję jak żołnierz i chciałbym tak czuć, jak czują ci żołnierze w okopach, którzy mieli wielką nadzieję na Wilno, a Wilno pokazało im, dalej się bić, dalej krwawcie, dalej walczcie i tyle. No ale w tym Wilnie też przywieziono bardzo wiele deklaracji dotyczących sprzętu. Wspomniał pan o tych rakietach, o tych bombach kasetowych. Czy może pan opowiedzieć, jak one działają i jakie to może mieć praktyczne znaczenie? To generalnie ta amunicja ma dużą siłę rażenia. To jest amunicja artyleryjska, która jest lotnicza też, bomby lotnicze mogą być też kasetowe. To jest subamunicja. W takim pocisku jest mnóstwo podpocisków, które w wyniku eksplozji właściwego pocisku matki rozsiewają mnóstwo podpocisków, które mają ogromną siłę rażenia. I szczególnie mają dużą siłę rażenia w walce z wojskami ukrytymi w różnego rodzaju ukryciach, w schronach lekkich, w okopach. Oraz taka amunicja również może penetrować wozy bojowe, lekkie wozy opancerzone. A zatem to jest amunicja, która ma duże możliwości, jeżeli chodzi o siłę rażenia. Moim zdaniem ta amunicja kasetowa, jeżeli jej Ukraińcy będą używali, ma duże możliwości i przekonany jestem, że ona pozwoli głównie zwiększyć tempo operacji zaczepnej armii ukraińskiej na kierunku południowym, gdzie
Rosjanie są nieprawdopodobnie dobrze okopani za polami minowymi ukryci. Zatem wydaje się, że to jest, będzie dobre narzędzie, które pozwoli zwiększyć tempo tej kontrofensywy. Ale to nie wszystko, bo Ukrainie potrzebna jest obrona powietrzna, Ukrainie są potrzebne samoloty, które by stworzyły przewagę nad wojskami ukraińskimi w ramach osłony wojsk ukraińskich. Są potrzebne rakiety dalekiego zasięgu do, tak jak mówiłem wcześniej, uderzeń na obiekty infrastruktury krytycznej Rosji, obiekty wojskowe, na logistykę rosyjską daleko, głęboko, od wody w głębi terytorium Rosji. Zatem wszystkie te elementy, które będą, które pozwalają teraz i będą pozwalały w przyszłości, niebawem, pewnie na jesieni, prowadzić operacje przeciwko armii ukraińskiej. Ukraińcy wyczerpują się, bo my, tak jak powiedziałem, możemy dać im wszystkiego, czego tylko oni chcą, ale zasoby ludzkie się Ukrainie wyczerpują. Oni nie mają takiego potencjału ludzkiego, jak mają Rosjanie. Skąd mają brać żołnierzy Ukraińcy? Jeszcze powiem, panie redaktorze, jedną rzecz. Tam ginie kwiat młodzieży armii, tam ginie kwiat młodzieży Ukrainy. Wie pan, co to znaczy dla przyszłości Ukrainy? Te braki w młodzieży ukraińskiej, która polegnie, która będzie czczona później przez łuki triumfalne i cmentarze. Dam panu przykład z historii naszej. Mogę? Proszę bardzo. Otóż przed I wojną światową z Polski wyemigrowało bardzo dużo, kilkaset tysięcy Polaków. Przed I wojną światową z Polski pod zaborami do Westfalii nad Renii w Niemczech. Ponieważ potrzebowali Niemcy dużo siły roboczej, tam Polacy wyemigrowali. Parobkowie, chłopi, robotnicy, bezrobotni, wszyscy. I kiedy skończyła się I wojna światowa, Francuzi, którzy ponieśli ogromne straty w I wojnie światowej, ogromny potencjał ludzki młodych ludzi utracili w wyniku tej wojny, Polaków zachęcili, tych właśnie nad Renii, Westfalii, do tego, żeby chcieli się przyjąć do Francji, bo im brakowało młodych ludzi. A w Westfalii nad Renii byli Polacy, których zachęcono lepszymi warunkami pracy we Francji. I ci Polacy nad Renii, Westfalii wyjechali do Francji. Dali zastrzyk świeżej krwi Francji, bo Francja tego potrzebowała. Kto da świeżą krew Ukrainie, nie wiem, a tak na marginesie potomkowie tych Polaków nad Renii, Westfalii później stanowili część armii generała Sikorskiego we Francji w 40 roku, w pierwszej dywizji, drugiej dywizji strzelców. Także tak historia mówi i takie przykłady mówią, kto potem zastąpi tych Ukraińców, którzy polegną i ich nie będzie. Wie pan, to jest takie skazywanie trochę Ukrainy na agonię. Ja to może dramatyzuję, ale tam ginie kwiat. Jeżeli ta wojna będzie się przedłużała, to cena, jaką zapłacą Ukraińcy za tą wojnę, będzie dla Ukrainy bardzo bolesna w jej przyszłości, ponieważ będzie im brakowało młodych ludzi, szczególnie męskiej młodzieży. Mówiąc o sprzęcie i stratach, dobrą wiadomością jest też taka, że po drugiej stronie jest bardzo ciężko. Generał rosyjski Iwan Popow, dowódca 58. Armii Południowego Okręgu Wojskowego, powiedział publicznie o tym, że tragedią rosyjskiej armii jest brak artylerii, że według niego skutkuje to masową śmiercią i obrażeniami rosyjskich żołnierzy. Po tym jak powiedział to, został chyba wczoraj, czyli w środę, odsunięty od obowiązków, czyli zdymisjonowany de facto. Czy to są takie komentarze, że to jest jakby dalszy ciąg buntu, który następuje w rosyjskiej armii? Najpierw był Prigorzyn, teraz ten generał Popow mówił publicznie o tym, jak zła jest sytuacja. Czy spodziewa się pan, że tam może dojść do jeszcze większych tarć wewnątrz armii? To może osłabić Rosjan? Znaczy, wydaje się, że w miarę jak będą sukcesy armii ukraińskiej postępowały, będzie miała większe możliwości rażenia armii rosyjskiej, to te nastroje w armii rosyjskiej, te negatywne, będą się pogłębiały i one będą wywołały destrukcję w strukturach dowodzenia wśród dowódców armii rosyjskiej. Może mieć nadzieję, że ten proces będzie się pogłębiał. Jeżeli mówi to dowódca 58. Armii, która
ma najwięcej dokonań takich pozytywnych w tej wojnie, w operacji specjalnej armii rosyjskiej, no to świadczy to o tym, że dotyka to niezadowolenie, dotyka to struktur dowodzenia armii rosyjskiej. Zdejmowanie ludzi ze stanowisk nie rozwiąże problemu, na pewno nie rozwiąże problemu. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, 58. Armia ma dokonania bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o tę operację specjalną. Ma zasługi w tej wojnie dla armii oczywiście rosyjskiej, więc odwołanie takiego dowódcy to jest oczywiście ostrzeżenie dla innych dowódców, że mają milczeć, tylko działać, ale jednocześnie pokazuje, że są powody do tego, żeby ci dowódcy byli niezadowoleni, bo nie mają tego, co mieć powinni jako narzędzia do walki z armią ukraińską. Budująca informacja. Proszę powiedzieć, czego pan się spodziewa w najbliższych dniach na froncie? Na pewno kontynuowanie ofensywy, jeżeli uda się Ukraińcom załamać natarcie armii rosyjskiej na północy w rejonie Kremiennej, a muszą to zrobić, odrzucić, załamać to natarcie armii rosyjskiej, to ufam, że Ukraińcy skoncentrują swoje uderzenia na kierunku Bachmutskim, na Berdiańsku, właśnie wykorzystując między innymi tą amunicję kasetową do tego, żeby przełamać ostatecznie obronę armii rosyjskiej, tą głęboką obronę, głównie na kierunku południowym. Jeżeli by się to udało, tempo operacji wzrośnie i powinni Ukraińcy kontynuować, żeby te cele operacyjne jeszcze w ciągu kilku tygodni, być może tak gdzieś do połowy sierpnia, osiągnąć, bo przecież przyjdzie taki czas, że te wojska się wyczerpią, te wojska się zmęczą i trzeba będzie tą kontrofensywę zatrzymać celem otworzenia zdolności bojowej i odeprzeć podchodzące od wody armii rosyjskiej, które się prawdopodobnie mogą pojawić na polu walki już u schyłku sierpnia i na początku września. Za tydzień połączymy się, żeby porozmawiać o tym, co się stało w tych dniach. Mam nadzieję, że te walki przyspieszą jeszcze bardziej, będą pozytywne. Bardzo panu dziękuję. Pomimo słabego połączenia internetowego udało nam się porozmawiać. Przepraszamy za to państwa, ale akurat i pan generał, i ja jesteśmy poza miejscami, w których mieszkamy. Jesteśmy obaj w trakcie dyslokacji, ale udało nam się, proszę wybaczyć ten gorszą jakość obrazu, ale najważniejsze, że treść udało nam się przekazać. Bardzo dziękuję, panie generale, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Ja państwu dziękuję. Tak jak obiecałem, chcę wymienić kilku patronów, jak zawsze pan Wojciech Szkodny, Damian Ryfa, Paweł Piotrowski, Piotr Gerlach, Paweł Dejk. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wszystkim patronom. Subskrybujcie, komentujcie. Jeśli uznacie, że warto, to wspierajcie na patronite.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia. We'll be right back.